Witam wszystkich z tej strony Tola i witam Was w wyzwaniu KAS. Dziś, jak widzicie, zrobimy sobie wyzwanie Alien to Human, czyli najprościej mówiąc z tej oto kosmitki spróbuję zrobić człowieka, kobietę. Z tym, że słuchajcie, jak widziałam u zagranicznych youtuberek, to one nie robiły zazwyczaj, bo nie wszystkie, ale większość nie robiły takiej prawdziwej kosmitki, bo po prostu mogły sobie, wiecie, dać skina i tak dalej, ale ja tego nie chciałam, bo dla mnie to już jest zbyt duże ułatwienie, że tak powiem. No bo co, da mnie po prostu sobie skina i to już totalnie mi ją zmieni, dlatego ja tego tutaj robić nie będę, więc prawdziwą taką kosmitkę, gdzie tutaj sporo rzeczy nie będę mogła jej dać, na przykład, nie wiem, w makijażach, zobaczcie, nie wiem, jest tylko kilka pomadek, czy tam, nie wiem, w cieniach w ogóle nic z modów nie ma, wiecie o co chodzi. Taką prawdziwą po prostu kosmitkę i skina dawać jej nie będę. Myślę, że może po prostu o taki odcień, no bo on chyba taki najbardziej zbliżony do człowieka, że tak powiem. Ale generalnie, słuchajcie, nie korzystamy z gotowych tutaj rzeczy, w sensie tam nosa, uszu i tak dalej, wszystko robimy sami. Z tym, że no oczywiście wiadomo, że damy po prostu, no nie wiem, jakieś tam soczewki, prawda? O, na takiej zasadzie. Właśnie, bo ostatnio, kochani, proszę Was, po ostatnim wyzwaniu, ile ja miałam komentarzy, że ja dałam gotowe brwi, to nie macie po prostu pojęcia. No słuchajcie, ja dałam po prostu brwi z modów, tak? Kliknęłam po prostu, o, tak, któreś brwi. Jak mogę dać gotowe brwi? No dajcie spokój. Więc to są rzeczy, to są mody. To nie jest tak, że ja, nie wiem, klikam sobie nos, proszę, i biorę ten nos. O to chodzi, że nie możemy robić czegoś takiego. O, tutaj, z takich gotowych styli, wiecie o co chodzi, kształt twarzy, oczu, czegokolwiek. O to chodzi. A nie, że milion komentarzy miałam, czy milion, no przesadzam, ale było kilka, że dałam gotowe brwi, słuchajcie, tak. Nie, nie dałam gotowych brwi, po prostu kliknęłam jedne brwi z modów, tak. Tutaj oczywiście nie ma tej zasady, że nie mogę wrócić i tak dalej, bo to oczywiście nie to wyzwanie. I od razu przepraszam Was, gdybyście w tle słyszeli jakieś wiertarki i tego typu rzeczy, bo oczywiście jedna sąsiadka skończyła remont, zaczęła druga nade mną. I próbuję się wstrzelić, słuchajcie, żeby nie było tego wiercenia, ale no nie wiem. I dlatego dziś nagram tylko to chyba, ja to nagrywam w sobotę, no bo tutaj dużo nie gadam, tylko początek i koniec, tak? A w środku to już robię na przyspieszeniu dla Was. Także nie wiem, jak będzie z filmami, kochani, no w niedzielę chyba wiercić nie będą, więc mam nadzieję, że jutro coś jeszcze uda mi się nagrać, bo dzisiaj niestety nic więcej nie nagram. Także no dobrze, kochani, myślę, że co, że ja już tutaj zacznę robić imię, takie nazwisko, bo wiecie co, ja po prostu pobrałam sobie z galerii, wpisałam sobie Alien i pobrałam kosmitkę, jeszcze Wam pokażę, proszę bardzo. Tak się nazywa, tutaj jest twórca, gdyby ktoś chciał sobie pobrać, to proszę bardzo, wpisałam po prostu w galerię i tyle. Także tak to, kochani, wygląda i właśnie proszę Was bardzo, żeby nie było, że biorę na przykład gotowe brwi czy coś takiego. A były niektóre takie wredne komentarze, że nie macie pojęcia, ale takie osoby to już banuję, bo jeżeli ktoś jest dla mnie chamski, no to ja nawet nie wdaję się w dyskusję, tylko po prostu banuję, tak? Dobrze, także no cóż, ja spróbuję z tej kosmitki zrobić jak najbardziej podobną kobietę, człowieka, że tak powiem, ale tak jak mówię, ja nie będę korzystała ze skinów, tylko po prostu myślę, że właśnie ten chyba, no, patrzcie, jak ja to kliknęłam. Myślę, że ten odcień, powiedzmy, że będzie najbardziej zbliżony, no bo tutaj reszta to już taka, wiecie, nie? Także tylko tyle. Także dobrze, ja już nie przedłużam i biorę się do pracy. Kochani, skończyłam. I tak wygląda nasza kadens. Nie wiem, jak ją czytać tak naprawdę. Mam piękne, zobaczcie, jesienne tło, choć do kosmiki może niekoniecznie, ale stwierdziłam, że już pora zmienić właśnie na coś jesiennego. I dla przypomnienia, tak wyglądała wcześniej, taka prawdziwa kosmitka, a tak wygląda w swojej człowieczej postaci, że tak powiem. Proszę bardzo, tak wygląda z bliska. No tutaj jest sporo utrudnienie, bo nie ma wszystkich makijaży, kresek i tak dalej, ale myślę, pomadek, no niestety miałam właściwie 2 do wyboru, bo te błyszczyki to mi się nie podobają. Ale myślę, że wyszła całkiem ładnie, ma takie włosy, zobaczcie, bardzo fajne są te włosy, tak naturalnie wyglądają te kosmiki, bardzo mi się podoba. I tak wygląda w stroju codziennym, ma taki fajny żakiecik, powiem wam, że bardzo fajny, to jest oczywiście przerobione, mają retekstury z gry, bo takie żakieciki są z gry i one są bardzo fajne, a tutaj macie sporo różnych kolorów, także myślę, że fajnie wygląda, do tego spodenki, rajstopy, buty, myślę, że wygląda całkiem fajnie. W tle chyba dzwony słyszycie, także wybaczcie. W oficjalnym tak wygląda, spójrzcie, ma taką piękną sukienkę, do tego szpileczki, kolczyki, zobaczcie, tu już ma taki delikatny makijaż, bardzo ładnie wygląda. W sportowym, tak, dała mi, słuchajcie, taką bluzę tutaj z kosmitą, żeby, wiecie, żeby jakoś tak podkreślić to, że ona jest kosmitką mimo wszystko, do tego dresy, buty. Tak wygląda. Do snu, tak, do snu dała mi, zobaczcie, takie, nie wiem, body, powiedzmy, bardziej seksowne, że tak powiem. Myślę, że fajnie wygląda. Na imprezę dała mi po prostu dżinsy, krótką bluzkę, też szpileczki do tego, proszę bardzo. Nic jej nie zarzucałam, bo stwierdziłam, że nie ma takiej potrzeby. Do tego kolczyki, bardzo fajne te kolczyki, podobają mi się, fajnie wygląda. I na basen, no i na basen taki strój kąpielowy. Także tak wygląda moja kosmitka, starałam się jak najbardziej uczłowieczyć, powiedzmy, także mam nadzieję, że wam się podoba. Oczywiście wszystkie linki w komentarzu, w opisie, zaglądajcie do opisów, tam znajdziecie wszystkie potrzebne linki. Jeszcze raz, tak wyglądała wcześniej jako prawdziwa kosmitka. Gdybyście chcieli tą kosmitkę pobrać, oczywiście podałam wam na początku filmu autora i tak dalej, także sprawdźcie sobie, a tak wygląda moja zmiana. Mam nadzieję, że mi się udało. Zachęcam was oczywiście do zrobienia tego wyzwania, jeśli wam się podobało. I tak ostatnio Krewetka się mnie zapytał, czy możecie wysyłać mi zdjęcia też z tych wyzwań, jak wy przerabiacie. Jeśli macie ochotę, jak najbardziej. Mój mail jest podany w opisie, więc wysyłacie zdjęcia na mojego maila, tylko w załączniku. Dobrze kochani, ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Pa, pa!